Cześć, z tej strony Domanu, a wraz z dzisiejszym materiałem skończymy temat nadchodzących toców FIFA 19, lecz to nie będzie takie standardowe przewidywanie na zasadzie Messi dostanie toca, bo jest dobry, Ronaldo dostanie toca, bo jest dobry, Lala dostanie toca, bo jest dobry i tak dalej, bo to, że tacy piłkarze dostaną toca i będą świetni w FIFA 19 jest oczywiste, gdyż oni już teraz wymiatają, no a w tym materiale przyjrzymy się zawodnikom, którzy do tej pory nie byli zbyt popularni w FIFA 19 lub ich popularność wygasła, a także potencjalnym Polakom, którzy mogą otrzymać kartę TOC. Pod uwagę weźmiemy cztery najpopularniejsze ligi z wykluczeniem Premier League, które omówiliśmy dwa tygodnie temu, a także piłkarzy z reszty świata i nie przedłużając, zaczynamy oczywiście od Serie A, bo tutaj sytuacja jest bardzo klarowna. Krzysztof Piątek i jego osiągnięcia, których nie ma sensu omawiać po raz kolejny. Fakty są takie, że Polak musi dostać TOC-a i ta karta powinna wprowadzić go na grywalny poziom w 19. Do tej pory Piątkiem ciężko było ugrać coś w Ultimate Team, bo nawet jego inform nie zrobił furory, ale to musi się zmienić lada moment. Tak samo zresztą jak w przypadku piątego najskuteczniejszego strzelca we Włoszech, Arka Milika, który zdobył raptem o 2 gole mniej od Cristiano Ronaldo, a przede wszystkim jest jedną z wiodących postaci drugiego w tabeli Napoli. Więc w jego przypadku karta TOC jest raczej pewniaczkiem, ale czy będzie ona nadzwyczajnie grywalna, to się jeszcze okaże. I w identycznej sytuacji znalazł się również Wojciech Częstny, lecz tutaj nie jest wcale takie pewne przede wszystkim, czy Polak w ogóle dostanie TOC-a. Najwięcej czystych kont, bo 15, zachował do tej pory Handanowicz. Częstny zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji, mając o 4 czyste konta mniej, a nad nim jest jeszcze chociażby Sirigu. I także wielki progres w tym sezonie zaliczył Donnarumma, więc tutaj sprawa nie jest jeszcze taka oczywista, ale wciąż możliwe, że Szczęsny jako mistrz dostanie kartę TOC. Zostawiamy w końcu polski wątek w Serie A i lecimy dalej. No a dalej za granicą ptaszki ćwierkają, że jest szansa na to, iż kartę Team of the Season otrzyma Bakayoko, który zaliczył spory progres w tym sezonie. Gracze FIFA Francuza pamiętają głównie z poprzedniej części gry, no a obecnie stoi on w cieniu chociażby Matuidiego, ale jeśli otrzymałby on takiego TOC-a, to Bakayoko przygodę z FIFA 19 zakończy z prawdziwą klasą. A kończąc wątek włoski, witamy się z panem Perisiciem. Czy on dostanie TOC-a, to też nie jest w pełni potwierdzone, ale jego samego z przeszłości brakuje w tej grze. Bo jakimś cudem Perisic nie jest już tak użyteczny jak przed laty, no ale gdyby jego statystyki zostały wyboostowane, sytuacja raczej by się zmieniła. On wciąż ma przecież 4 gwiazdki sztuczek i 5 gwiazdek słabszej nogi, a przy tym jest wysoki, więc mógłby grać na każdej ofensywnej pozycji. Ale my zostawiamy już Włochy i lecimy do Hiszpanii, gdzie przewidzenie nowych użytecznych kart jest ekstremalnie trudne, no ale wśród nich musi znaleźć się Dembele. Do tej pory Francuz w 19 furory nie zrobił, lecz z takimi statystykami, a także gwiazdkami sztuczek oraz słabszej nogi identycznymi jako Perisicia, sytuacja powinna w końcu się zmienić, lecz wiele zależy tutaj także od tego, czy jego siła zostanie w końcu stosownie ulepszona. I to spore znaczenie może mieć także u Ben Yedera. Na początku FIFA jego pierwszy inform był jedną z najpopularniejszych kart w fucie, no ale później wraz z rozwojem gry Francuz stracił nieco na znaczeniu, lecz finalnie może, a raczej na pewno powróci on w wielkim stylu, bo jemu karta Team of the Season należy się jak mało komu, a także jest to zawodnik posiadający 4 gwiazdki sztuczek oraz 5 słabszej nogi. I chociaż taką kombinacją nie może pochwalić się Karim Benzema, to on jako drugi najskuteczniejszy strzelec La Liga z pewnością także dostanie TOC-a. Francuz jest znanym zawodnikiem w rzeczywistości, ale bardzo rzadko używanym w Ultimate Team. Natomiast wraz z pojawieniem się tej karty, sytuacja może się odwrócić, bo czy tego chcemy czy nie, ona uczyni z Benzemy snajpera wyborowego. I idąc dalej, wskazanym przez fanów La Liga kandydatem do TOC-a FIFA 19 jest również Rodrigo, którego póki co w grze znamy wyłącznie z przepalania w SBC. Ale jeśli faktycznie dostanie on TOC-a, to jednocześnie prawdopodobne, że Hiszpan wskoczy od razu do gangu Julita, a że Rodrigo mierzy 191 cm wzrostu, ma 4 gwiazdki sztuczek i jest dostępny w środku pola, łatwo się domyślić, jakim rzeźnikiem może się dzięki temu stać. Natomiast kończąc wątek La Liga, trudno znaleźć tutaj więcej zawodników, którzy do tej pory nie zrobili furory w grze, ale mogą to uczynić dzięki karcie TOC, więc ostatecznie postawiłem na Firpo.
Jego przez narodowość trudno było wkomponować do składów, ale od kilku miesięcy Firpo w grze jest Hiszpanem, więc z łatwością wleci do wszelakich hybryd, a przez niezły wzrost oraz sylwetkę nie będzie gorszy od znanego nam z Ligue 1 Lali. A my lecimy już oczywiście dalej i wpadamy do naszych zachodnich sąsiadów, gdzie wciąż rządzi i dzieli Robert Lewandowski, orzeł Polski. Lewy jest zdecydowanym liderem w klasyfikacji najlepszych strzelców, a także wielce prawdopodobne, że lada moment zostanie po raz kolejny mistrzem Niemiec, więc cóż, nic dodać, nic ująć, to jest po prostu potężny rzeźnik, zresztą jak zawsze. I takim rzeźnikiem może stać się także jego klubowy kolega, Leon Goretzka. Wydawało się, że Niemiec zostanie prawdziwym ciemiężycielem już po premierze gry, no ale jemu realnie, pomimo tempa, wzrostu i wszelkich przyzwoicie ocenionych statystyk, czegoś brakowało na boisku. Lecz wątpliwe jest, że zabraknie mu czegokolwiek w momencie, gdy jego karta otrze się o gang Nainggolana, no bo już od samego patrzenia na nią dochodzę do wniosku, że nie mam ochoty się z nią mierzyć. I sytuacja podobnie może wyglądać w przypadku Tacha. On przez pierwszy miesiąc po premierze 19 cieszył się całkiem niezłym zainteresowaniem, ale wraz z rozwojem gry i pojawieniem się w niej lepszych kart, gracze zwyczajnie zapomnieli o Niemcu, który przecież wciąż jest potężny i mierzy 194 cm wzrostu, a to w połączeniu z widniejącymi tutaj statystykami może uczynić go stoperem nie do przejścia. Tak samo jak trudny do przejścia w drugiej linii będzie niewiele mniej potężny Witzel, posiadający oczywiście 4 gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi. Belg bardzo dobrze wszedł w swój pierwszy sezon w barwach Borussii Dortmund i naturalnie jest jednym z pierwszych kandydatów do otrzymania Totsa. Gracze z upływem czasu zapomnieli o nim tak samo jak o Tachu, ale niebawem w dość spektakularny sposób raczej sobie przypomną. I kończąc wątek Bundesligi, po prostu muszę, no bo to jest mój obywatelski obowiązek, by przypomnieć o jednym z najprawdziwszych rzeźników, Jusufie Paulsenie. Już dawno mówiłem, że to będzie rzeźnik, no i jak widać jest, bowiem Duńczyk ma na swoim koncie 15 bramek, a do tego, przypominam, jest to napastnik, który mierzy 193 cm wzrostu. Z punktu widzenia FIFA brakuje mu tylko nieco wyżej ocenionej słabszej nogi oraz 4 gwiazdki sztuczek, ale i bez tego Paulsen to rzeźnik. Zostawiamy już jednak Niemcy i lecimy do ich zachodnich sąsiadów, Francji, w której to ponoć szansę na to sama Kamil Glik. No bo gdyby nie on, to Monaco spadłoby już dawno i to z ostatniego miejsca. Czy to jest prawda? Nie wiem, bo nie interesuje się tak dogłębnie Ligę, no ale skoro pojawiła się taka opcja, by dodać kolejnego Polaka, no to dodałem. Natomiast czy Kamil Glik ma realne szanse dostać Totsa FIFA 19? Nie wiem. Proszę jakiegoś eksperta od Ligę o wyjaśnienie, bo na Totsa z pewnością o wiele większe szanse ma obecnie Mario Balotelli. Pojawienie się tej karty nie jest pewne, ale pewne jest, że jeśli już wskoczy ona do gry, to Mario stanie się prawdziwym egzekutorem, bowiem posiada on niemalże wszystkie atrybuty przydatne napastnikom FIFA 19. A jeśli dołoży się do tego niezłe umiejętności, to powstanie nam prawdziwy, jak to mówią, okrutnik. I takim okrutnikiem ma szansę stać się także najczęściej asystujący zawodnik tego sezonu Ligue 1, czyli Angel Di Maria, który dosłownie przez te wszystkie miesiące przeszedł nam obok gry, bo przy Neymarze i Mbappe nie był on zbyt wyróżniającą się postacią w PSG, ale przy ewentualnym znacznym upgrade'zie statystyk, a także przy możliwej opcji wydania tej karty w środku pola, Argentyńczyk może w końcu wzbudzić zainteresowanie wśród graczy. Tak samo jak Kehrer. On znajdzie się prędzej w drużynie sezonu najbardziej zasłużonych piłkarzy, którzy nie dostali nigdy karty w formie, aniżeli drużynie sezonu Ligue 1, ale mniejsza o to, bo przede wszystkim ma on szansę stać się kolejnym bardzo grywalnym zawodnikiem występującym w PSG, który dzięki narodowości stworzy nowe możliwości przy budowaniu hybryd. No a to przecież też się liczy. Natomiast kończąc wątek ligi francuskiej, postawiłem na Fekira. Lala czy Ndombele już od dawna mają jakieś grywalne karty, a ofensywny pomocnik z Lyonu jest dobry, ale do tej pory nie zrobił zbytniej furory w grze. Lecz jeśli jego statystyki wejdą na znacznie wyższy poziom, to w połączeniu z 4 gwiazdkami sztuczek oraz 5 gwiazdkami słabszej nogi, Fekir ma szansę stać się łotrem niosącym prawdziwe zniszczenie. A na zakończenie zaglądamy oczywiście do reszty świata, gdzie stawiam na Polskę, a konkretnie na start, na Łukasza Fabiańskiego, który ma szansę wylądować w drużynie najbardziej zasłużonych piłkarzy, którzy nie otrzymali do tej pory karty w formie. Fabian jest
prawdziwą ostoją drużyny Młotu w tym sezonie i bardzo cenią go nie tylko kibice tej drużyny, ale także eksperci na Wyspach, więc on ma szansę pokazać nam się jeszcze w grze z jak najlepszej strony. I takie głosy chodziły w naszej społeczności także odnośnie naszych dwóch innych zawodników, których ze względu na tę popularność umieściłem w tym filmie. Pierwszym z nich jest Kamil Grosicki, który w tym sezonie trzyma dość równą formę, reprezentując Hull City na zapleczu Premier League, ale realnie, znając system wydawania toców, wydaje mi się, że ma on małe szanse załapać się nawet do pełnej drużyny sezonu Championship. No a drugim z nich jest oczywiście Mateusz Klich. Gdyby Leeds United awansowało bezpośrednio z pierwszego albo drugiego miejsca do Premier League, no to wtedy szanse na toca Polaka uznawałbym za wysokie. I tak było jeszcze w momencie, kiedy to przygotowywałem grafiki do tego materiału. Ale teraz jestem właśnie po obejrzeniu meczu Brentford kontra Leeds i powiem, że marnie to widzę. Ta drużyna jest wymęczona i ona nie awansuje chyba nawet z playoffów, zwłaszcza, że Aston Villa jest w gazie. No a co za tym idzie? Także o Todzie Klichu realnie możemy raczej zapomnieć. I z Polaków najprędzej taką kartę dostanie tutaj wspomniany wcześniej Łukasz Fabiański. Natomiast idąc dalej, trudno znaleźć fantastyczne tocy z reszty świata, które będzie łatwo wkomponować do jakiegoś użytecznego składu, więc ostatecznie stawiam tutaj na Holendra, Bergwijna, którego dobrze znam z drużyny Tolka Banana. I chociaż jest on tam wycofanym zawodnikiem, to jego sposób bycia na boisku, w tym przede wszystkim mobilność, pozwala mi sądzić, że będzie on dobry także w Ultimate Team, no bo na kartę toc zasługuje on w Holandii jak mało kto. A kończąc dzisiejszy materiał, wracamy do Polski, a tutaj wyróżniony zostanie najprędzej topowy strzelec ligi, czyli Igor Angulo. Nie miałem dawać tej karty do niniejszego materiału, ale przeglądając zagraniczne internety natknąłem się na wątek, że to będzie bardzo tania karta Team of the Season, bowiem Angulo występuje w Ekstraklasie, a do tego to jest Hiszpan, czyli łatwo będzie go wkomponować do tanich hiszpańskich hybryd. No i ogólnie Igor Angulo to rzeźnik, więc dostanie co najmniej z 89 oceny ogólnej. No, ja aż tak optymistyczny bym nie był, ale ucieszyło mnie to, że komuś za granicą w ogóle chciało się zajrzeć do polskiej ligi, więc ja to uczyniłem. Ogólnie spodziewałem się przed nagraniem, że wytypowanie podstawowych zawodników ze wszystkich podstawowych lig FIFA 19, którzy do tej pory nie byli zbyt popularni, ale mają szansę wyjść na szczyt dzięki tocom, będzie dość proste, lecz realnie nawet w takiej lidze hiszpańskiej większość kandydatów do toca po otrzymaniu tejże karty wciąż może mieć spore defekty, a to kiepski wzrost, a to słabe tempo, a to fatalna słabsza noga, no i jeszcze gorsze pracowitości, etc., etc. Więc w tym momencie, znając także realia FIFA 19, jest szansa, że drużyny sezonu nie zniszczą gry aż tak bardzo, jak wszyscy się tego spodziewają, no ale z drugiej strony nie będzie też na pewno tak, że dzięki nim FIFA 19 wejdzie na poziom absolutnej równowagi i wszelakiej harmonii. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!